Witajcie widzowie. SUVy są wszędzie. Nie przepadam za nimi, za ich ociężałe prowadzenie, które wynika z wyższej niż analogiczna osobówka masy, wyżej posadowionego środka ciężkości, które to z kolei wpływają na przyspieszone zużycie opon, przyspieszone zużycie elementów zawieszenia, no i przede wszystkim wyższe zużycie paliwa. Na dodatek w swoich pękatych nadwoziach nie oferują one tyle praktyczności, tyle fajnych rozwiązań, co popularne wcześniej vany. Czy jeden z najpopularniejszych SUV-ów średniego rozmiaru, Hyundai Tucson trzeciej generacji, zmieni moje zdanie? Zapraszam na test. W Europie model Tucson debiutował w 2004 roku. Jego druga generacja, zgodnie z ówczesną nomenklaturą Hyundai, nie nazywała się Tucson, lecz iX35. Do nazwy Tucson powrócono w 2015 roku wraz z debiutem tej trzeciej generacji, która do 2020 roku była produkowana. W połowie drogi w 2018 roku przeszła niewielki lifting, a to jest jeden z ostatnich przedliftowych egzemplarzy. Ciężko jest w zasadzie odróżnić, dlatego że po liftingu minimalnie przeprojektowano atrapę i cały zderzak oraz dodano światła do jazdy dziennej do głównych reflektorów, które oczywiście opcjonalnie już wtedy mogły być w pełni LED-owe. Dzisiaj ten samochód nadal wygląda całkiem świeżo. Myślę, że można o nim powiedzieć, że może się podobać nawet w tym, moim zdaniem, nudnym srebrnym kolorze. Z profilu Tucson również jest atrakcyjny, na pewno jest masywny, ale nie można powiedzieć, żeby był ociężały, o co dbają te liczne dodatki kontrastujące, nielakierowane plastikowe nadkola, progi, czarne lusterka, czy wąskie szyby, ale podkreślone chromowaną listwą i te liczne przetłoczenia. To auto naprawdę może się podobać, a na dodatek miało jeszcze wersję N-Line, w której tych dodatków było więcej i nadawały mu więcej takiej sportowości. Moim zdaniem już w tej wersji wygląda wystarczająco dynamicznie, ale jednocześnie też elegancko, jeśli o SUV-ie możemy tak powiedzieć. Jeżeli z którejś strony możemy mieć zastrzeżenia do wyglądu tego samochodu, to będzie to tył. Ale nie chodzi o kształt lamp, czy szyby tylnej, czy tylnej klapy. Tu również nie brakowało designerom pomysłów na to, jak sprawić, żeby ten samochód był dynamiczny i nowoczesny, co zresztą nawet po tych kilku latach już od zaprzestania produkcji dalej się sprawdza. Ale kontrowersją dla mnie jest dół zderzaka. Popatrzcie się na niego. Tutaj jest wycięcie identyczne jak tam przy podwójnej końcówce układu wydechowego. Tylko że tutaj tej końcówki nie ma i nie było jej nawet w najbogatszych, najmocniejszych wersjach. Przez co mamy wrażenie, że ktoś tak jakby zapomniał ją tu dodać. Jej tutaj ewidentnie brakuje i pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem ten model Tucsona na ulicy. Wydawało mi się, że to jest jakaś pomyłka, że może ktoś przerobił ten zderzak, ale nie. On tak wygląda w każdym Tucsonie. Zwróćcie sobie na to uwagę. Według mnie jest to ewidentna wtopa projektantów, że nie dodano tutaj opcjonalnie drugich podwójnych końcówek układu wydechowego. Brak tych dwóch końcówek układu wydechowego bynajmniej nie wpłynął na brak popularności tego nowego wówczas modelu. Wręcz przeciwnie, Europejczycy pokochali Hyundai Tucsona trzeciej generacji. W pierwszych kilku miesiącach aż 85 tysięcy osób zamówiło sobie ten model, co wprawiło władze fabryki w niemały kłopot, bo po prostu nie nadążała ona z produkcją. 85 tysięcy oznaczało też, że bardzo szybko Tucson trzeciej generacji stał się najpopularniejszym Hyundaiem w Europie. Na popularność Tucsona na starym kontynencie niewątpliwie wpłynąć mogła też różnorodność zestawów napędowych, z jakimi był on oferowany. Samych silników może nie było tak dużo, bo benzynowy był tylko jeden, z turbo lub bez turbo 1.6, diesle były dwa, 1.6, 1.7, a po liftingu 1.6 i 2.0. Natomiast zarówno silniki benzynowe, jak i diesle mogły być zestawione z manualną skrzynią biegów 6-biegową, automatyczną 7- lub 8-biegową, napędem na przód lub napędem na 4 koła. Tutaj mamy mocniejszą benzynę, 177 koni, 6-biegowy manual, napęd na przód, czyli taki kompromisowy zestaw. Tego napędu na tył może czasami w śliskich warunkach brakować, zwłaszcza że ten samochód jeździ po dość górzystym terenie. Wnętrze Hyundai Tucsona trzeciej generacji w odmianie przed i po liftingu najłatwiej rozróżnić, patrząc na konsolę środkową. Przed liftingiem, tak jak tutaj, ekran inforozrywki jest po środku, między dwoma nawiewami, nie odstaje tutaj nic, wszystko wygląda elegancko, schludnie, spójnie z resztą wnętrza. Po liftingu został on już zgodnie z modą przyklejony na deskę, odstaje zanim się zbiera kurz, a nawiewy dużo mniejsze znajdują się pod spodem. Mnie się tak podoba bardziej, zwłaszcza że sama zawartość tego systemu niewiele się zmieniła po liftingu. Ten dość bogaty egzemplarz ma m.in. nawigację, ma też dwustrefową automatyczną klimatyzację. Pod nią mamy
Dwa gniazda 12-woltowe, gniazdo USB, gniazdo AUX. Obok lewarka mamy zmianę trybów jazdy, asystenta zjazdu ze wzniesień, wyłączanie czujników parkowania. Tradycyjnie dla Hyundai'a z lewej strony mamy też sterowanie asystentami, kontrolą trakcji, asystentem pasa, asystentem martwego pola i regulację jasności zegarów. Zegary, które w przypadku Tucsona są bardzo klasyczne. Mamy dwie okrągłe tarcze, w prędkościomierzu wskaźnik paliwa, w obrotomierzu temperatura. Po środku prosty w obsłudze ekran, na którym mogą być wyświetlane różne informacje. Tym ekranem oczywiście sterujemy z kierownicy, podobnie jak radiem. Mamy automatyczne światła, automatyczne wycieraczki, zatem wszystko to, co te kilka lat temu było już takim niezłym standardem, jak chodzi o samochód tej klasy. Przebieg 66 tysięcy na auto z 2018 roku. Jest to auto kupione już w 2018, chociaż jest to jeszcze jeden z ostatnich przedliftów. To nie jest duży przebieg i widać po wykończeniu tego wnętrza, że ten przebieg faktycznie taki jest. Zwróćcie uwagę też na kilka atrakcyjnych dodatków, m.in. przeszycie kierownicy niebieską nicią. Tą niebieską nić znajdziemy też na siedzeniach, na podłokietniku i jeszcze taki wzorek takich niebieskich kreseczek na oparciu siedzeń. Omówmy sobie teraz praktyczność tego wnętrza. Pod względem ergonomii wszystko jest w zasięgu ręki, nie trzeba odrywać w ogóle pleców od siedzenia. Jak chodzi o schowki, mamy duże kieszenie w drzwiach, tutaj spokojnie wchodzi butelka 1,5 litrowa, znaczy na wcisk, może nie spokojnie, ale zmieści się. Na konsoli środkowej mamy duży schowek, gdzie możemy wrzucić telefon, portfel, dwa uchwyty na kubki, w regulowanym na długość podłokietniku również jest niewielki schowek. Ręczny. Schowek przed pasażerem też jest całkiem sporych rozmiarów, jak widzicie. No i mamy też mój ulubiony schowek na okulary u góry. Z tyłu tych gadżetów oczywiście jest mniej. Nie znajdziemy tutaj trzeciej strefy klimatyzacji, ale już osobne nawiewy, jeszcze wykończone ładnie chromem, to jest plus. Plusem jest też ogrzewanie zewnętrznych części tylnej kanapy i całkiem spore kieszenie w drzwiach. Znajdziemy tutaj też osobne siateczki, więc mamy gdzie sobie wsunąć telefon, czy właśnie wspomnianą wcześniej wodę. Na dodatek zwróćcie też uwagę, po raz kolejny mamy osobne światło, chociaż w tej wielkości samochodzie to już nie jest zaskoczenie. Znalezienie wygodnej pozycji za kierownicą Hyundai Tucsona trzeciej generacji dla kogoś o 1,80 m wzrostu, tak jak ja, nie stanowi żadnego problemu. Kierownica regulowana jest w dwóch płaszczyznach, fotel również regulowany jest na wysokość, na odległość. Mógłbym go jeszcze spokojnie, nawet dość daleko odsunąć, on w tej chwili nawet jest za daleko. No powiedzmy, że teraz jest prawidłowo. Miejsca jest dość, zobaczmy jak jest z tyłu. Tył mnie bardzo zaskakuje, po raz pierwszy chyba jestem tak naprawdę zaskoczony w tym samochodzie. Popatrzcie, ile tu jest jeszcze miejsca. Tutaj jest miejsca jak w samochodzie o klasę większym, naprawdę. Ja mam tak dużo miejsca, mógłbym tutaj spokojnie wsiąść w zimowych butach, nawet zaryzykowałbym, że zmieściłbym się tutaj w butach narciarskich. Do tego jeszcze są takie lekkie wgłębienia na kolana, więc to jest jeszcze wygodniejsze. Na dodatek fotel, wprawdzie kanapa tylna nie przesuwa się przód tył, ale możemy regulować kąt pochylenia oparcia i to całkiem sporo do rolety, która jest regulowana. Pokażę Wam to za chwilę w bagażniku. Ponieważ Hyundai Tucson nie jest tak bardzo dużym samochodem, to po tej ilości miejsca, którą znaleźliśmy z przodu i z tyłu, nie należy spodziewać się jakiegoś nadzwyczaj wielkiego bagażnika, ale on nie zaskakuje nas na pewno negatywnie. 513 litrów to całkiem przyzwoita wartość, zwłaszcza że ten bagażnik jest w miarę regularny. Jest idealnie płaska podłoga, mamy tylko tutaj takie dwa zagłębienia. Mamy też dodatkowy schowek pod spodem, w którym jest cała masa przydatnych w drodze dodatków. To jest właśnie obraz auta używanego, a nie auta, które jest prosto z salonu samochodem prasowym. Zwróćcie uwagę, że opona zapasowa, koło zapasowe nie było nawet rozwinięte ze stretcha. Jest tak, jak fabrycznie z salonu wyjechało. Wielkość tego bagażnika oddaje też po raz kolejny już tradycyjnie mój plecak. No i jeszcze tutaj dodatkowo skrzyneczka. Zwróćcie uwagę na pewną ciekawostkę. Tylna półka, którą sobie możemy rozwinąć, właściwie roleta, nie półka, ma trzy miejsca mocowania. Jedno jest tak jak teraz. Wtedy możemy regulować oparcie tylnej kanapy, to co Wam pokazywałem przed chwilą. Może być oczywiście bardziej z przodu, ale możemy ją też wypiąć i wpiąć w te kwadratowe punkciki. Tutaj wówczas będzie stanowiła taką blokadę, żeby coś, co przewozimy, nie wyleciało nam, nie oparło się o tylną klapę i potem nie wyleciało przy otwieraniu bagażnika. Poza tą praktycznością wynikającą z tylnej rolety, mamy tutaj też dodatkowe haczyki w czterech narożnikach bagażnika.
przy nadkolach i tutaj na początku. Mamy tutaj też jeszcze dodatkowo takie dwa małe haczyki, źródło światła, gniazdo 12-woltowe. No i tak naprawdę to tyle i aż tyle. Myślę, że wszyscy powinni być usatysfakcjonowani. Nic w tym bagażniku nie brakuje. Mimo, że na rynku jest już kolejna generacja, to poprzedni Tucson nadal prezentuje się bardzo atrakcyjnie, jak na SUV-a. Turbodoładowany silnik 1.6 oferuje Tucsonowi całkiem przyzwoite osiągi, biorąc pod uwagę jego relatywnie niedużą masę wynoszącą tylko 1,4 tony. Relatywnie niedużą, jak na SUV-a. Przed liftingiem ekran inforozrywki jest ukryty w desce rozdzielczej i nie odstaje. Po liftingu już niestety jest zbieraczem kurzu. Tylne boczne szyby są dość wąskie, co ogranicza widoczność, ale za to w całości chowają się do drzwi. Oparcie tylnej kanapy możemy sobie regulować, jak chodzi o jego kąt pochylenia. Szeroki zakres regulacji oparcia tylnej kanapy sprawia, że mamy dość niewielki 513-litrowy bagażnik. Ale po położeniu kanapy uzyskujemy płaską powierzchnię o objętości aż 1500 litrów. Zacznijmy od testu Kamila, którego zrobienie w Tucsonie nie jest łatwe, bo trzeba odkręcić całkiem ten fotel. Nie ma sterowania elektrycznego, ale tym autem na co dzień jeździ jedna osoba, więc nie jest to aż tak ważne. O, skończył się zakres kręcenia, fotel jeszcze nie oparł się o oparcie. Ale test Kamila bez problemu jest tutaj zaliczony. Nie ma praktycznie progu między siedziskiem a oparciem. Zagłówek można by jeszcze sobie doregulować. Spokojnie można by się w Tucsonie wyspać. Zaliczamy test Kamila i jedziemy na wrażenia z jazdy. Zanim przejdziemy do zasadniczego omówienia tego, jak jeździ Hyundai Tucson trzeciej generacji, chcę Was poprosić o subskrypcję. Tak, o subskrypcję, bo podobnie jak mówiłem to już kilka miesięcy temu, cały czas osoby subskrybujące stanowią nikły procent widzów mojego kanału, a im więcej subskrypcji, tym większa szansa na to, że będę otrzymywał ciekawsze samochody do testów. Zatem przyciśnijcie ten czerwony guziczek na dole, a my jedziemy z tematem wrażeń z jazdy Hyundaiem Tucsonem. Jak zauważyliście, ten samochód ma niemieckie numery rejestracyjne, a to dlatego, że widz mojego kanału, który nim jeździ na co dzień, mieszka właśnie u naszych zachodnich sąsiadów w niewielkim zabytkowym miasteczku, więc od razu na dzień dobry możemy rozprawić się z tematem zwrotności. No bo mamy tutaj dość duży samochód, jak on sobie radzi w ciasnych uliczkach. Radzi sobie, powiedziałbym, przeciętnie. Na pewno nie można krytykować tej zwrotności, ale też ona nie zachwyca. Po prostu jest taka, jaka powinna być. Takie też jest zawieszenie. Przed chwilą pewnie widzieliście lekkie wstrząsy kamery. Ot, w Niemczech drogi też nie są takie fantastyczne i równe jak stół. To nie tylko autostrady, to też właśnie niewielkie zabytkowe miasteczka, gdzie też nieraz spotkamy dziury, łaty i nierówności. W takich warunkach zawieszenie tego samochodu pracuje bardzo dobrze. Nie oddaje po 66 tysiącach żadnych odgłosów, nie słyszymy jakiegoś stukotu czy innych hałasów dobiegających z któregokolwiek narożnika poza samochodem, co jednocześnie też związane jest z bardzo dobrym wyciszeniem wnętrza Hyundai'a Tucsona. Wnętrze jest ciche, nawet przy wyższych obrotach, co za chwileczkę Wam pokażę, bo wyjedziemy zaraz na bardziej główną drogę. No i przyspieszmy sobie. Przyjemny dźwięk czterocylindrówki na pewno nie przeszkadza, na pewno nie jest jakiś nachalny. No i całkiem niezłe osiągi, bo przy tonie 400 masy, 177 koni silnika 1.6 w tym sześciobiegowym manualu daje powody do zadowolenia. Ten samochód jest bardzo żwawy, setkę osiąga po około 9 sekundach, to wartość naprawdę bez zarzutu. Skrzynia biegów przy okazji pracuje bardzo precyzyjnie. Nawet bym powiedział, że zaskakująco precyzyjnie jak na to, że mamy tutaj do czynienia z samochodem, który nie jest stworzony po to, żeby dawać jakieś nadzwyczajne wrażenia z jazdy, a tymczasem ta skrzynia pozwala bardzo szybko zmieniać biegi. Ja to nieraz już mówiłem o samochodach koreańskich, że to jest nowa Japonia. Te samochody są bardzo dobrze dopracowane technologicznie i pozwalają na wiele frajdy, na przykład na całkiem żwawe wyprzedzenie. Akurat tutaj nie musiałem nawet redukować biegu. Silnik turbo załatwił sprawę. Szybsza jazda
nie jest też okupiona jakimś nadzwyczaj wysokim spalaniem. Na co dzień jeżdżąc po autobanach z prędkościami zbliżonymi do maksymalnych, czyli okolicach 200 km na godzinę, 240, które widzimy na liczniku, to oczywiście myślenie życzeniowe, to w końcu duży SUV, owocuje spalaniem około 11-12 litrów przy dopuszczalnych w Polsce prędkościach, no bo oczywiście do Polski czasem też samochód też przyjeżdża, no to wówczas będziemy mieli okolice dziewiątki, natomiast po mieście to będzie dziewiątka, dziesiątka, tak podmiejsko jak w tym momencie jadę, 8 litrów na setkę. Wszystkie te wartości, biorąc pod uwagę gabaryty samochodu, którym jedziemy, są myślę jak najbardziej akceptowalne, nieprzesadzone. Od po raz kolejny taka dobra średnia. Na dobrą średnią można też na pewno ocenić widoczność. Lusterka zewnętrzne są duże, widzimy w nich bardzo dobrze wszystko do tyłu. Lusterko środkowe również, ale już tylna szyba jest dość niewielka, więc dlatego mówię, że średnio. Ale z drugiej strony w parkowaniu pomaga nam kamera cofania o całkiem niezłej jakości i czujniki parkowania. To, co mogłoby być trochę lepsze, ale znowu jest całkiem przyzwoitą średnią, to światła mijania. W nocy Hyundai mógłby nieco lepiej oświetlać drogę, co jest zdecydowanie ponadprzeciętną, chociaż z drugiej strony też jest spodziewane, bo jest konsekwencją tej właśnie japońskiej jakości samochodów koreańskich, to jego usterkowość. Ten samochód ma 66 tysięcy km przebiegu i jak do tej pory nie sprawił absolutnie żadnego problemu swojemu jedynemu dotychczas pierwszemu właścicielowi. Hyundai Tucson to samochód bardzo popularny. Jego najnowsza generacja ma nieco wręcz kosmiczny wygląd, ale i ten poprzednik nadal wygląda świeżo i nadal może się podobać. Zdecydowanie nie jest to propozycja konserwatywna. To samochód całkiem dobry, jak chodzi o jego praktyczność. Całkiem przyzwoite ma osiągi, ma bardzo dobre wyposażenie. Ale czy to wszystko wystarczy takiemu antysuwiarzowi jak ja? Obawiam się, że nie. Nadal, gdy będę miał do wyboru najnowszego Tucsona albo i30 w kombi, zdecyduję się na kompaktowe kombi, bo będzie miał praktycznie dokładnie to samo. Bardzo podobnej wielkości bagażnik, podobne wyposażenie, nieco lepsze osiągi, ale przede wszystkim będzie się jednak dużo pewniej prowadził. Ten samochód to jest auto, które nie przepada za zakrętami, a ja wręcz przeciwnie. A jakie jest Wasze zdanie na temat Hyundai Tucsona? Podoba się Wam ten, a może najnowszy bardziej? Napiszcie o tym w komentarzu. Pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrybowaniu Motopasji Kamila i do zobaczenia w kolejnym teście.